Kadencja Donalda Trumpa minęła nam pod znakami prawa stanowionego przez Twittera, całkiem dużej ilości różnych afer, paru całkiem sporych strajków, różnych zmian w prawodawstwie. No ale przede wszystkim i co chyba najciekawsze dla ludzi, którzy będą to analizować za 50 lat, pod znakiem wojny handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. W tym filmie na szybko opowiemy sobie o origin story tego wszystkiego, o tym, dlaczego ten konflikt wygasł w ostatnim czasie, podpowiem koronawirus, o tym, co właściwie Chiny i Stany zyskały, straciły, o tym, jak przyszły prezydent prawdopodobnie wpłynie na te relacje i co się stanie. Jeszcze na szybko, zanim zaczniemy origin story, to powiedzmy sobie szczerze, że ten film jest tylko czubkiem góry lodowej, bo podejrzewamy, że 30 godzinnych filmów nie wyjaśniłoby dalej tematu tak, jak powinien zostać wyjaśniony. Jeśli ktoś z Was ma absolutnie kompleksową analizę tego konfliktu celnego, to prawdopodobnie Nobel z ekonomii idzie do Was. Więc tutaj poruszymy sobie najważniejsze rzeczy, powiemy sobie o takich, wiecie, podstawach i po tym będziemy już mniej więcej wszyscy wiedzieć, na czym stoimy. Oczywiście mniej więcej. No więc zaczynamy i nie zacznijmy od Trumpa, bo przyczyny konfliktu możemy upatrywać już wcześniej. Największą przyczyną konfliktu było to, że Chiny strasznie rosły i stawały się realnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Administracja Obamy w 2012 roku stwierdziła, że coś z tym zrobi i wpadła na pomysł Pivot to East Asia, który w założeniach miał być pewnym programem, który miał dofinansowywać kraje, które są, wiecie, gdzieś tam w Azji, które są jakoś powiązane z Chinami, trochę wyrywać je ze chińskiej strefy wpływów. Miało być to robione w współpracy z Chinami, miało być to robione razem z nimi, w ogóle dla lepszego, dobrego interesu. I można oczywiście jakby rozpatrzeć to na dwie strony, tak? Albo uznamy, że tak, absolutnie to miał być cudowny projekt, który miał sprawić, że na całym świecie będzie dobrze, albo uznać, że jest to bardziej związane z tym, że po prostu Stany Zjednoczone chciały trochę osłabić Chiny. No i teraz uwaga, zgadnijcie, którą stronę wybrał chiński rząd. No, chiński rząd stwierdził zdecydowanie, że jednak jest to atakowanie Chin i zabieranie ich strefy wpływów i tak dalej. Uznał, że jest to część amerykańskiej doktryny tego, że wiecie, słabe Chiny to silna Ameryka i odwrotnie, że słaba Ameryka to silne Chiny. Więc stwierdzili, że właśnie będą w jakiś sposób aktywnie z tym walczyć. No i jakby tam odbywały się już pierwsze napięcia, to był taki początek tego całego konfliktu. No ale też niezadowolenie Amerykanów, jeśli chodzi o Chiny, a właściwie o złą sytuację, za którą nie wiedzieli jeszcze kogo można winić, wykorzystał Donald Trump. America first, make America great again. Tylko jak? No trzeba z kimś powalczyć. No i tutaj okazało się, że Chiny będą idealnym przeciwnikiem. Zostały one oskarżone przez Donalda Trumpa i jego doradców za kradzież własności intelektualnej, za wymuszone transfery technologiczne, za obniżenie waluty krajowej, no, a do tego wszystkiego, co jest obiektywne, Stany Zjednoczone miały ujemny bilans handlowy z Chinami. To znaczy, wiecie, więcej importowały niż eksportowały. No i właśnie między innymi dzięki tego typu postulatom i tego typu stwierdzeniom przypominamy piękny montaż Donald Trump mówiący China na każdym swoim wystąpieniu. You go over to China, 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 China. No i jako, że był to jeden z dużych punktów Donalda Trumpa w swojej kampanii, no to przyszedł czas, żeby go realizować. Lipiec 2018 to właściwie początek wojny handlowej z Chinami. Stany Zjednoczone wprowadzają bardzo duże cła, wzrastają one od 15-25% na niektóre towary. Bo wiecie, cła to jest normalna rzecz, tak? Kraje się clą nawzajem, nie ma w tym nic dziwnego. Wojna to jest po prostu sytuacja, w której te cła drastycznie rosną i zwiększają ceny towarów przyjeżdżających do nas z innych państw. No i tak właśnie postąpiły. Stany Zjednoczone podniosły cła o 10-25% na towary o wartości około 360 miliardów dolarów. Chiny oczywiście nie pozostały dłużne, nałożyły cła na amerykańskie produkty, które przyjeżdżają do Chin, to były cła w wysokości od 5 do też 25%, a ich wartość to około 110 miliardów dolarów. No i taka walka trwała do 15 stycznia 2020 roku, kiedy to no, spotkano się i stwierdzono, że słuchajcie, no chyba nie możemy tak funkcjonować dalej w ten sposób, spróbujmy się jakoś dogadać. Wypracowano tymczasowe rozwiązanie, które w jakiś sposób, powiedzmy, odpowiadało obu stronom, w którym to Stany Zjednoczone zobowiązały się do nienakładania nowych ceł, które zapowiadały, a także obniżenia tych już istniejących o tam pewien procent. Z kolei Pekin zobowiązał się do tego, że też obniży jakieś tam cła, a do tego wszystkiego kupi towary za 200 miliardów dolarów więcej, żeby wyrównać właśnie ten bilans handlowy, o którym mówiliśmy. Problem polega na tym, że już wtedy eksperci mówili o tym, że Chiny nie do końca mają pieniądze, żeby to zrobić. No ale wiadomo, nikomu to wtedy nie przeszkadzało, jakkolwiek się dogadali. Dwa problemy. Problem numer jeden. Stwierdzili, że najbardziej kontrowersyjne kwestie, te najbardziej sporne zostawią sobie na później, średnio wyszło. No i problem numer dwa, wiecie, to tak jest dosłownie chwila przed pandemią koronawirusa, która pokrzywała wiele planów, albo po prostu ukryła niektóre. Więc no cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o origin story tego pierwotnego konfliktu. Jeszcze na koniec, bo nie do końca mamy gdzie w inne miejsce to wrzucić w tym materiale, ale ostatnio, całkiem niedawno, okazało się, że WTO wydało w końcu wyrok, bo Chiny zaskarżyły te cła Stanów Zjednoczonych. No i WTO wydało wyrok. WTO stwierdziło, że Stany Zjednoczone nie przedstawiły żadnych dowodów na to, że Chiny faktycznie robią te wszystkie rzeczy, które są oskarżane. Wiecie, głównie chodziło o tą kradzież własności intelektualnej i tego typu rzeczy. No i to zrodziło dziwną sytuację, tak? Bo z jednej strony WTO nie powiedziało, że Chiny tego nie robią, powiedziało tylko, że Stany nie dostarczyły dowodów. Z drugiej strony powiedziało, że cła są bezpodstawne, więc Chiny stwierdziły, że Stany Zjednoczone powinny zrespektować tego typu rozstrzygnięcie i jakby, no, zwalczyć te cła.
Problem polega na tym, że nikogo do końca nie obchodzi, co mówi WTO, bo wiecie, WTO kazało też Chinom robić wiele rzeczy i Chiny też raczej tego nie respektują. Stany Zjednoczone też raczej nie zamierzają, więc WTO doskonała organizacja, świetnie się bawi i wydaje wyroki. A i w ogóle jeszcze przez to, że są jakieś tam braki kadrowe, to nawet nie ma komu się zaskarżyć, bo sędziowie nic nie ma ich, więc śmiesznie. Dobra, koniec origin story, lecimy dalej. Dobra, skupmy się teraz na perspektywie Stanów Zjednoczonych, ale jeszcze najpierw tylko o szybko, jakie efekty faktycznie przyniosło to, co Donald Trump zrobił. Wymiana handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami spadła o 100 miliardów dolarów, od poziomu około 659 miliardów do 559 miliardów. Za tym poszedł spadek deficytu z około 420 miliardów dolarów do 345 miliardów dolarów. Więc w pewien sposób można byłoby powiedzieć, że Donald Trump osiągnął swój cel, bo faktycznie zmniejszył deficyt, jeśli chodzi o, wiecie, Chiny, Stany. Jednak musiałby sobie na czymś odbić, bo wiecie, no często bywa tak, że jeśli kupujecie jakieś produkty z jakiegoś miejsca, nie kupujecie ich czysto dla przyjemności, tylko kupujecie je dlatego, że ich potrzebujecie. No i właśnie w ten sposób doszło do tego, że Stany Zjednoczone musiały zwiększyć ten deficyt dla innych państw. No i skorzystała na tym najbardziej Kanada, która zyskała 8 miliardów, Meksyk, który zyskał 21 miliardów, więc jest szansa, że właśnie z tych pieniędzy zapłacił za mur. No i Tajwan i Wietnam po 8 i 16 miliardów. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, też ciekawa sprawa, bo Stany Zjednoczone faktycznie spadły trochę na samym początku, potem odbudowały się, a potem znowu spadły i właściwie wróciły do tego poziomu. Nie analizujemy późniejszych liczb, bo tak naprawdę wiadomo, 2021 się skończył, więc tego jeszcze nie ma tak dokładnie przeliczonego, a poza tym mamy COVID, więc też jakby wiadomo, że to jest czynnik, którego nie da się uwzględnić po prostu czysto, jeśli chodzi o wojnę handlową. Z drugiej strony Chiny, które też całkiem dużo straciły i jasne, tutaj te zmiany mogą nie być takie wyraźne. Jeszcze niedawno Chiny osiągały po 9,5% wzrostu gospodarczego, więc tendencja spadkowa jest ewidentna. Prawdopodobnie największym zwycięstwem dla Trumpa w tym kontekście będzie ograniczenie bezrobocia do 3,5%, które jest najlepszym wynikiem, jeśli chodzi o bezrobocie od 1969 roku. Natomiast to nie jest tak, że Chiny nie mają czym się odgryźć. I nie chodzi nam o to, że Chiny to zrobiły, chodzi o groźbę, które mają. Pierwszą wyraźną groźbą jest to, że Chiny posiadają bardzo dużą część długu publicznego Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że jeśli zaczęłyby go nagle wyprzedawać, no to Stany Zjednoczone znalazły się w dosyć niekorzystnym miejscu. Ale o tym mówiliśmy już w jednym z orbów, więc jeśli chcecie o tym usłyszeć trochę więcej, no to zachęcamy, gdzieś tam, w którymś orbie jest. Co jednak Chiny zrobiły, a nie mają tylko potencjalną kartę przetargową, to zaatakowanie flip state'ów. O co chodzi? Donald Trump dużą część tych swoich postulatów kierował do stanów, w których przeważa biznes motoryzacyjny albo biznes związany ze stalą. Te stany faktycznie bardzo mocno odczuły wejście chińskich produktów i faktycznie straciły one znacznie na tym, co tam się produkowało. Ta obietnica, którą Donald Trump złożył tym stanom, no właśnie była dużym motorem do tego, że te stany na niego głosowały. W tych wyborach to się nie udało. Gdyby to się udało, to jest szansa, że Donald Trump byłby jeszcze prezydentem. Jednak jak się okazuje, to Chiny wymierzyły bezpośrednie ataki celne właśnie w konkretnie te stany, aby pogorszyć jakość życia tych ludzi, po to, aby te stany właśnie nie głosowały znowu na Donalda Trumpa. Można zauważyć bardzo ciekawą sytuację. Donald Trump w pewien sposób wydaje się, oczywiście nie mówię, że tak jest, ale na pierwszy rzut oka, wydaje się rzucać cłami po prostu, żeby zaatakować całe Chiny. Czasem Chiny wyprowadzają precyzyjne ataki w konkretne miejsca, które mogą najbardziej uderzyć nie w Stany Zjednoczone jako całość, a w konkretnie prezydenta, który nakłada na nich ograniczenia. I to jest bardzo ciekawe. To pokazuje pewną przewagę, konkretnie w tym kontekście, tak, żebyśmy nie byli źle zrozumiani, ale w tym kontekście pokazuje przewagę systemu panowania w Chinach nad demokratycznym rządem, który przecież się zmienia. No i na koniec jeszcze kolejna ciekawa sprawa, o której też mówiliśmy w orbie, więc też odsyłamy, możecie sobie sprawdzić, ale w dużym skrócie, Chiny zrobiły pokazówkę co do tego, co mogą zrobić z państwami, które są im przeciwne, może niekoniecznie ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż też w jakimś stopniu, ale z mniejszymi państwami, które nie mają już tak silnej pozycji. Bo Australia oberwała cłami od Chin tak potężnie za to, że Australia krytykuje łamanie praw człowieka w Chinach i tego typu rzeczy, tak potężnie, że no, to są dla nich bardzo poważne skutki. Tak jak mówimy dokładnie, nie będziemy już tutaj tego tłumaczyć, tłumaczyliśmy to w którejś orbie, ale warto zwrócić na to uwagę. Więc w pewien sposób można powiedzieć, że Australia dostała po prostu rykoszetem w całej tej bitwie, no i zobaczymy, jak się z tego będzie wygrzebywać. Teraz jak sytuacja wygląda po stronie Chin? Bo z jednej strony, no oczywiście, administracja Xi Jinpinga ma świadomość tego, że traci, że nie wykorzystuje swojego pełnego potencjału, tak? No spadek z tych 9,5%, a nawet 10 momentami do obecnego 6 i paru nie jest do końca tym, czego chiński rząd oczekuje. Nasilający się unilateralizm i bariery handlowe wymuszają na nas przyjęcie podejścia opartego na samowystarczalności. Więc jasne, jak widzimy, Chinom się oberwało, ale mamy jednak dwie rzeczy. Pierwsza,
chiński rząd zyskał bardzo dobrego kozła ofiarnego. To nie jest do końca tak, że chiński rząd panuje, bo panuje, tak? Oczywiście jest jakiś powód, dla którego Chińczycy tego rządu w żaden sposób nie chcą na razie zmieniać, przynajmniej nie widzimy takich jakichś większych prób, które by do nas docierały. Jednym z tych powodów jest to, że chiński rząd bezpośrednio i cały czas podnosi jakość życia Chińczyków i faktycznie, wiecie, 9% wzrost gospodarczy, nawet jakby nie chcieli, w jakiś sposób oddziaływuje na ludzi, którym w jakimś stopniu żyje się prawdopodobnie lepiej niż żyło się 10-15 lat temu. I teraz zatrzymanie tego wzrostu tak po prostu mogłoby w pewien sposób podważać ten autorytet chińskiego rządu, który rządzi Chińczykami, do tego, że dalej powinien sprawować władzę. Tymczasem posiadanie tak wygodnego kozła ofiarnego, jakim są Stany Zjednoczone, na którego można wskazać swojemu narodowi, mówiąc, patrzcie, my robimy wszystko idealnie, to oni nas atakują, a my i tak utrzymujemy dobry przyrost, my i tak sprawiamy, że jest wam coraz lepiej, tylko po prostu trochę wolniej, no wydaje się być całkiem przyjemną sytuacją dla tak autorytarnego rządu. I dla jasności, to nie jest tak, że ta narracja jest w pełni wymyślona, to jakby to jest całkiem logiczne stwierdzenie, no bo faktycznie to Stany Zjednoczone w pewien sposób ograniczają, więc jest to narracja nie dość, że przyjazna chińskiemu rządowi, nie dość, że potrzebna chińskiemu rządowi, to jeszcze w całkiem spory stopniu po prostu narracja prawdziwa. Ale oczywiście najbardziej w tym wszystkim oberwało się prawdopodobnie wielkim chińskim firmom, Huawei, który musiał chociażby zrezygnować z usług Google'a i oczywiście wytwarzał swój własny system, zrobił App Gallery i tak dalej, i tak dalej. Jednak jest już dużo mniej atrakcyjny na Zachodzie. Oczywiście odbija sobie to bardzo mocno chińskim rynkiem, bo wiadomo, chiński rynek jest na tyle gigantyczny, że jeśli masz na nim swoje udziały, to i tak pewnie sobie poradzisz, ale i tak jego ekspansja na cały świat została mocno ograniczona. No a o całej imbie z TikTokiem to nawet nie będziemy wspominać, bo to jest też na kolejny materiał, w ogóle temat, więc... Dobra, teraz słuchajcie, jak to jest z koronawirusem i co właściwie się dzieje? No więc koronawirus po prostu zawładnął sercami i płucami wielu ludzi. No więc trzeba przyznać, że Chiny i Stany Zjednoczone poszły w to, i to grubo w to poszły, zaczęły nawzajem oskarżać się winą, że wy wywołaliście koronawirusa, ale wy się nie przygotowaliście odpowiednio, przez cały problem. Generalnie już film, który Chiny wypuściły, złoto, polecamy serdecznie, bardzo dobry content. The new virus. So what? It's dangerous. It's only a flu. Wear a mask. Don't wear a mask. Stay at home. It's violating human rights. Building temporary hospitals. It's a concentration camp. Ale w każdym razie, no, było naprawdę mocno, tak? Chiny wyrzuciły amerykańskich dziennikarzy z Hongkongu, co było wcześniej raczej takie, no, wątpliwe, bo się tego nie robiło, bo Hongkong jednak jeszcze chyba wtedy miał w miarę autonomię. Z drugiej jednak strony, Amerykanie oskarżają chińską agencję prasową, która działa na terenie Ameryki, właśnie o to, że jest delegaturą obcego państwa i tak zostali traktowani, więc jakby, no, tam przerzucali się bardzo mocno tymi wszystkimi rzeczami i konsekwencjami tego, co się stało. No więc wydaje się, że można powiedzieć z pewną dozą przekonania, że był to po prostu temat zastępczy, też bardzo ważny, tak, bo to jest bardzo ważny temat zastępczy, ale jednak pewien temat zastępczy dla konkretnie wojny handlowej. No i też, co ważne w tym kontekście, trzeba przyznać, że Chiny wyliżą się z tego wszystkiego z około 1,9% wzrostu PKB, co na skali świata i Stanów Zjednoczonych, które pewnie nie będą miały minusowy przyrost, czy nie będą miały przyrostu, no jednak pokazuje na to, że tą potyczkę ciężko ocenić, czy ze swojej, czy nie ze swojej winy, no, przegrywa Donald Trump. I też to jest w ogóle zdanie, które zainspirowało nas trochę do zrobienia tego odcinka, bo analitycy z JP Morgan jakby fajnie podsumowali tę sytuację. Prawdopodobnie po wyborach nastąpi ewaluacja konfliktu między USA i Chinami w wielu kwestiach, w tym handlu, technologii i sektorze finansowym. A więc to jest zdanie, które utwierdza nas w przekonaniu, że konflikt jeszcze wróci, ale pytanie, w jakiej formie wróci, skoro mamy nowego prezydenta. No tak, Joe Biden wygrywa i można byłoby się spodziewać, że wiecie, wyrzuci wszystko do kosza, zacznie nową politykę, wymyśli albo będzie chciał iść na ugodę z Chinami, albo właśnie wręcz przeciwnie, będzie chciał jeszcze zaostrzyć ten dyskurs. Tymczasem to jest prawdopodobnie największe zwycięstwo Donalda Trumpa, jakie mógł osiągnąć. To zwycięstwo nie dało mu drugiej kadencji. To zwycięstwo w sumie ciężko powiedzieć, czy będzie dobrze zapamiętane, ale trzeba mu przyznać, że z narracji, którą bardzo mocno sam promował, i to była mocno jego narracja, zrobił rację stanu. To znaczy, tak trzeba powstrzymać Chiny. To jest rzecz, w której zgadzają się obie partie w Senacie Ameryki. Więc nowy prezydent, no nie do końca będzie mógł to po prostu deeskalować. W wywiadzie dla New York Timesa Biden powiedział wprost, że nie ma zamiaru robić żadnych agresywnych, szybkich ruchów związanych z Chinami. To, o czym mówi, to to, że myśli nad zmianą dyskursu z takiej bezpośredniej wojny między Stanami a Chinami, na szukanie współpracowników na całym świecie i wypracowywanie z nimi pewnego wspólnego frontu, który ma opierać się tej chińskiej potędze. No i też mówi o ciekawej sprawie, którą jest to, że jego zdaniem w polityce z Chinami najważniejsze jest posiadanie, no, karty przetargowej, która pozwoli na to, żeby cokolwiek od Chin uzyskać. I jego zdaniem na dzień dzisiejszy Stany Zjednoczone nie posiadają żadnej karty przetargowej, mogłyby użyć w takim zagraniu. Do tego wszystkiego wszystkie zarzuty, które mówi, są praktycznie zarzutami, które mówi Donald Trump, to znaczy, wiecie, ta kradzież własności intelektualnej i tak dalej, już to wymienialiśmy. W każdym razie przypominamy, że to są te zarzuty, które WTO obaliło, czy tam powiedziało, że nie ma na nie dowodów na dzień dzisiejszy, więc no zobaczymy, czy jakby po prostu będą próbowali zdobyć dowody, czy wymyślą jakieś nowe zarzuty,
czy po prostu będą mieli no wywalone i pójdą z tym, co mają. I słuchajcie, bo jakby wydaje nam się, że najważniejsze kwestie zostały zamknięte. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Jeszcze szybko, sprawa Polski, bo czemu nie? Jesteśmy w Orbnius, jesteśmy w Polsce, zróbmy to. Bardzo szybko, eksport do Chin z Polski jest bardzo znikomy i w sumie nie odgrywa jakiegoś specjalnego znaczenia, więc to nie ma za bardzo, więc to nie jest do końca ważne. Z kolei eksport to 12%, więc to już jest ważne. I dlaczego o tym wspominamy? No bo jesteśmy ciekawi, jak ta nowa polityka Bidena, ta, która ma, wiecie, doprowadzić właśnie wspólnego frontu, szczególnie w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone i Polska są, no jakby nie patrzeć, starają się być, przynajmniej starały się być, jeszcze za Donalda Trumpa, bardzo bliskimi współpracownikami, przynajmniej tak to nazwijmy. No i zobaczymy, jak to wszystko odbije się na Polsce. Swoją drogą, ciekawa sprawa, jak się na tym stanowić, że mimo tego, jak bardzo Donald Trump nienawidził Chin, a jak bardzo Polska kochała Donalda Trumpa, tak długo zostaliśmy na uboczu tego konfliktu i totalnie byliśmy w nim pomijani. Jakby zaryzykujemy tezę, że to może nawet dobrze. No i co, no? To było na tyle. Chcieliśmy bardzo podziękować Walerianowi, który jest promotorem kultury i sportu wśród młodzieży, który pomógł nam i podrzucił parę fajnych informacji, które mogliśmy wykorzystać, więc bardzo dziękujemy. A tego wszystkiego co? No, subskrybujcie, lajkujcie, takich rzeczy będzie więcej. Polecamy też Orb News, to jest takie bardziej komediowe, to też całkiem zabawne, śmieszne. Polecamy serdecznie. I co? Pa, pa.